Co było, co jest i co będzie. Wróżba z kart Tarota. Talia Tarota mistycznego. Mistyczne momenty. Witam serdecznie, kochani słuchacze. U mnie na kanale Orakel Miłości u Loeli. Wróżka Loelia wita Was i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem, a dostaniesz codzienne powiadomienia o moich wróżbach kolektywnych tutaj na YouTubie. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również do komentowania, lajkowania, oczywiście z kciuczkiem w górę i zapraszam wszystkich chętnych na wróżby indywidualne, które robią również z kart Tarota i Lenormanda. Napiszcie mi e-mail, mój adres e-mailowy jest pod każdym moim filmikiem i w komentarzach, a ja odpowiem Wam szybciutko, jaką całą paletę wróżb robię na zamówienie. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładne, bazują na Waszych zdjęciach, datach urodzenia i konkretnych pytaniach do kart Waszych, na Waszych problemach. Zapraszam. Teraz skupmy się, kochani, co było, co jest i co będzie. Zaznaczam, że jest to wróżba tutaj kolektywna dla ogółu, a jest już nas prawie 5000 subskrybentów, więc oczywiście każdy musi dopasować tą wróżbę do siebie. Niezależnie, czy pytacie o sprawy romansowe, małżeńskie, pracy, czyli zawodowe, finansowe. Każdy musi wziąć z takiej wróżby to, co do niego osobiście pasuje. Co było? Teraz proszę, co jest? Co jest? Co jest? Proszę o kartę, co jest. Dziękuję. I co będzie? Proszę o kartę, co będzie. Co będzie? Dziękuję. Już w temacie tutaj w przełożeniu kart mamy Słońce. Słońce mówi o tym, że przyjdzie jakieś szczęście, spełnienie, gorąca miłość, namiętność, piękny letni czas. Będziecie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie będzie rzeczywiście dużo słońca, dużo ciepła, dużo wspaniałych ludzi, momentów, gdzie będzie pozytywny czas, pozytywność. To, co będzie, jest tutaj bardzo pozytywny. Karta Słońca, oczywiście bardzo, bardzo pozytywna karta w tarocie. Mówi, jest to karta Wielkich Arkanów, numer 19 i zapowiada pozytywne sprawy. Pozytywne osoby, pozytywny rozwój spraw między Wami. Także Słońce, szczęście, energia życia, pozytywne myśli, pozytywne energie, wibracje, dobra energia życiowa. Co było? Jakiś początek miłości, jakaś szansa na nowe uczucia, nowe emocje, nowy romans, nowy związek, nową relację. Lub jakiś nowy początek różnorakich spraw, oczywiście, w zależności od czego pytacie. Natomiast oczywiście kielichy mówią już szczegółowo o emocjach, uczuciach, o nowej miłości. Gdzieś być może kogoś poznaliście w najbliższej przeszłości. Co jest? Król,
Buław. Czyli być może znacie taką tutaj osobę, niezależnie od płci, czy to jest osoba męska, czy damska, czy kobieta, czy mężczyzna. Tu chodzi o energię tej karty. Król Buław mówi oczywiście o osobie bardzo aktywnej seksualnie, o bardzo osobie kreatywnej, energicznej, aktywnej, wyznaczającej sobie cele, do których idzie bardzo ta osoba śmiało, aktywnie i z łatwością. Ta osoba pokonuje również z łatwością problemy, wyzwania, jest pewna siebie ta osoba, no bardzo seksualna, bardzo witalna, charyzmatyczna, tak, też władcza. Jeśli znacie taką osobę, jest to mężczyzna, wasza ukochana jakby osoba, to jest to żywioł ognia. Czyli ta osoba zapala się szybko do różnych spraw, pomysłów, zapala się również szybko do intymności z wami. Jest to być może baran, lew lub strzelec. Jeśli wasza osoba ukochana jest spod barana, lwa i strzelca, to ta wróżba rezonuje z wami bardzo, bardzo dokładnie. Oczywiście, jeśli nie macie partnera, jest to wasza karta i wasza energia, to mówi, jest, na przykład jesteście wy spod znaku barana, lwa lub strzelca, to mówi ta karta, że teraz to, co jest, powinniście być śmiali, podążać śmiało, konkretnie, odważnie do swoich celów, po prostu, żebyście byli aktywni, energiczni, witalni, zapalali się do jakichś nowych idei, nowych projektów, byście odważnie po prostu dążyli do realizacji swoich celów, byście byli aktywni, aktywni w działaniu, tak? Aktywni, energiczni, szybcy w działaniu. Także taka jest tutaj na teraz, na sprawy obecne karta. I co będzie? Cztery pentakle. Wow, piękna karta. Cztery pentakle mówią o absolutnej stabilności, kochani. To bardzo pozytywna karta. Cztery monety to taka karta, która mówi o tym, że dla was ważna w przyszłości jest przede wszystkim egzystencja wasza, bezpieczeństwo, żebyście się trzymali tych jakby już utartych struktur, byście budowali właśnie cztery, czwórka to jest zawsze budowanie, tak jak cztery ściany, tak? Cztery ściany domu, cztery ściany mieszkania, żebyście budowali coś stabilnego, solidnego, byście walczyli o swoje, to co się już do tej pory dorobiliście, dopracowaliście, żebyście walczyli o to i chronili tego. Natomiast widzicie tutaj ta osoba swoimi rękoma jakby chroni swój dom, tak? Swoje gniazdo rodzinne, swoją relację, swoją egzystencję, swoją pracę, finanse, wszystko co ma, czego się dorobiła, co zbudowała, chroni ta osoba tego wszystkiego, trzyma się kurczowo rękoma i nogami tego, ochrania to, tak? Za, tutaj widzicie, za różnymi, nie wiem, kłódkami, to wszystko jest ochronione za tutaj jakimś, nie wiem, bramą, tak? Także chroncie swoich spraw, swoich wartości, swoich przekonań, pryncypiów, swoich różnych tutaj właśnie ważnych dla was rzeczy. Natomiast uważajcie, by też w tym nie przesadzić, by w przyszłości nie być i tutaj nie pokazać się na zewnątrz jako osoba jakaś taka, nie wiem, staromodna, skąpa, która nie lubi zmian, nie idzie z czasem, z duchem czasu, przepraszam, nie idzie z duchem czasu, tylko ciągle jakby tutaj żyje w przeszłości. Natomiast to jest taka jakby przestroga, tak? Ostrzeżenie kart, ale ważne jest tutaj, kochani, byście chronili swojego jestestwa, swojej egzystencji, byście tutaj po prostu przed kimś, kto ewentualnie was chce wykorzystać, wam zagraża lub jest do was nieszczery, chce żerować na was,
to, żebyście tutaj chronili swoje właśnie dorobki, swoje sprawy. Także taka karta, taki przekaz. Inny, ciekawy. Dziękuję serdecznie. Napiszcie, czy to się zgadza. Natomiast przypominam tą kartę z przełożenia w tarocie, że jest to rzeczywiście karta Słońca, więc wszystko potoczy się pozytywnie i dobrze. I z tą nadzieją, z tą piękną, pozytywną kartą Was zostawiam. Do usłyszenia. Już wkrótce.